Do 1915 roku władze w Zawierciu sprawowali sołtysi. Ostatnim sołtysem zawierciańskim był Jan Rok. 1 lipca 1915 roku Zawiercie otrzymało prawa miejskie. Po nadaniu praw miejskich władze w mieście przejęli burmistrzowie. Do czasu odzyskania niepodległości byli to Niemcy. Von Tipelskirch, Jurgens, Peikert. Pierwsza Rada Miejska zwana Zarządem ukonstytuowała się 4 października 1915 roku. Pierwszy zarząd tworzyli Marcin Ginsberg, Franciszek Szymański oraz Ernest Erbe. Przewodniczącym pierwszej Rady Miejskiej został Stanisław Szymański. 20 lutego 1918 roku pierwszym polskim burmistrzem zawiercia został Franciszek Szymański. To on wprowadził język polski do Urzędu Miasta. Był także współorganizatorem żeńskiego seminarium nauczycielskiego w Zawierciu, o którym już wspominaliśmy. Od listopada 1918 roku do lutego 1919 roku burmistrzem miasta został Ignacy Banachiewicz. Współwłaściciel fabryki pędni maszyn i odlewni żeliwa Krawczyk i spółka zwanej od 1919 roku wytwórnią maszyn inżyniera Ignacego Banachwicza. Był on prezesem zawierciańskiego Sokoła do 1939 roku, o czym również wspominaliśmy wcześniej. W 1919 roku Zawiercie podniesiono do godności miasta wydzielonego. Gospodarz miasta przyjął tytuł prezydenta. Pierwszym prezydentem Zawiercia został wybrany inżynier Władysław Tuwan. Przed wybuchem II wojny prezydentem Zawiercia był inżynier Czesław Kowalski. Był działaczem Polskiej Organizacji Wojskowej, brał udział w pierwszym i trzecim powstaniu śląskim. W 1920 roku uczestniczył także w walkach o Wilno w armii generała Lucjana Żeligowskiego. W latach 1937-1939 był prezydentem Zawiercia, wcześniej starostą Zawierciańskim. Za swoją działalność patriotyczną został odznaczony Krzyżem Walecznych na wstędze Śląskiej, Medalem Niepodległości oraz dwukrotnie Krzyżem Walecznych i Złotym Krzyżem Zasługi. Zmarł po wojnie w Zawierciu i pochowany został na miejscowym cmentarzu.